Krzysztof Plonek, trener mistrzyń Polski. Brzmi dumnie, co? Dumnie, no strasznie dumnie. No, ja jestem pod wrażeniem. Rok temu bym się tego nie spodziewał. Mimo że walczyliśmy w tamtym roku bardzo mocno o finał, zajęliśmy trzecie miejsce, ale w tym roku mi się wydaje, że jest duża niespodzianka. Finał był niesamowicie emocjonujący. Pierwsza połowa dużo wyjaśniał sytuacji bramkowych, druga bez sytuacji bramkowych, no i karne, które już chyba przejdą do historii. Życia trenera Klonka. Nie wiem, co było bardziej emocjonujące. Te zacięte akcje w drugiej połowie, ale bez sytuacji bramkowych, czy te sytuacje bramkowe w pierwszej połowie. Rzuty karne na szczęście się nam dobrze ułożyły, bo Ewa złapała ten pierwszy rzut karny. Myśmy już od środy myśleli o tym, że mogą być rzuty karne. W czwartek cały dzień trenowaliśmy rzuty karne, w piątek sobie zostawiliśmy jeszcze dzień. No i dzisiaj liczyliśmy, że wygramy to w regulaminowym czasie, ale byliśmy przygotowani na strzelanie. Kto dzisiaj dał tej drużynie najwięcej? Czy jest taka osoba, grupa osób, które dzisiaj ten zespół pociągnęły do mistrzostwa? Nie było takiej osoby. Nie było takiej osoby, myślę, ta atmosfera, to, że to jest finał, to, że to jest takie podsumowanie sezonu. Zresztą mówiliśmy, że one cały rok pracowały na to, żeby zagrać finał, żeby zagrać najlepszy mecz, jaki się da, i one to w tym meczu pokazały. Pokazały charakter, zaangażowanie, walkę do końca. Myślę, że serce wygrało ten finał, a nie że jakaś poszczególna zawodniczka. Czy będzie jeszcze po meczu odprawa? Czy jeszcze trener coś powie zawodniczkom? Czy już wszystko, co miało być, zostało powiedziane? Rozmawialiśmy przez 3 dni, więc zostawiam dziewczyny same ze świętowaniem. To jest ich dzień, ich weekend, niech one się cieszą. Także myślę, że rodzice w nagrodę na pewno je zabiorą na lody. Także kilka chwil teraz dla siebie tylko.
Dobra, dobra.